Hej, 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 dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Avres, to jest Baldur's Gate 3 i idziemy, wyruszamy na poszukiwania rodziców tej dziewczynki. O kurczę, Rafael. No proszę, Rafaela, to ja się tu nie spodziewałem. Tutaj widzimy już jakąś tą, dobra, tutaj jest, widzę to, super. Ale najsampierw jednak, to ja chciałbym spróbować odnaleźć tych rodziców. Pokaż mi mapę. I gdzie nas jeszcze nie było? W teorii powinniśmy się udać tam, żeby zrobić te questy. Super. Gildia kamieniarzy, dobra, jest. No i właśnie to jest to, kurczę, czekaj. Wiecie co, ja chyba jednak troszeczkę pójdę naprzód, jeżeli chodzi o tę fabułę i spróbuję... Pokaż mi tego truposza. Troszeczkę spróbuję, proszę ja ciebie... Dedicated to Hugo Hobbs, cobbler. Hobbs the Cobbs to his friends. Hobbs Sasa. Dobra, spróbujemy odblokować chociaż ten teleport i tyle. No niestety, kurczę, myślałem, że uda mi się to ominąć, ale trudno. Co ma być, to będzie, piekło znajdę wszędzie. Nie zważał na zmarłych odpoczynek, wieczny. Which he himself fed. Meine Güte. Ooh, spooky. No. Długo ćwiczyłeś ten występ? Wiesz co, zapiszę grę. Until it was perfect. Tak długo, aż wypadł perfekcyjnie. I've grown quite fond of you, you know, in my way. No, czujesz do mnie sympatię, co ty powiesz? To warn you about the dangers ahead. Potrafię o siebie zadbać, Rafael. Intrepid as ever. Raczej. It would be pointless of me to try to buy you from entering. But I can set the scene, as it were. Prepare you for your role. Skąd w ogóle wiesz o czyhającym niebezpieczeństwie? No prawdopodobnie dlatego, że sam je tam umieścił. Znam swoją rolę, nawet jeśli ty jej nie znasz. Mam zabić Keterika. Miałem przeczucie, że to może być twoja główna motywacja. Cieszę się, że się potwierdziło. Myślę, że ten okazał się niejako odporny na śmierć. Przejdź do rzeczy. A jeśli się w ciemnościach będziesz lajał i obudzi coś, co dotąd spało, istnieje szansa, że zapełni się wkrótce znacznie więcej grobów niż tylko twój. Grozisz mi? Wyduś to wreszcie. Koniec mielenia ozorem. Dobra, pochodzi z piekła. No dobrze, następny problem. Mam latarkę, nie boję się, gdy światło znika. Mam latarkę pana Sonika. Przecież ta kraina już jest splugawiona przez jakieś coś. Zapisz grę. Intuicja. Wciąż mówisz mi tylko połowę tego, co naprawdę wiesz. Serio? Naprawdę? Nie, w ogóle wiecie, że musiałem aż trzy razy to klikać? Znamy się od bardzo dawna. Przyznam, że również w moim najlepszym interesie jest, by pozostało uwięzione w ciemności. Albo może zostało skrócone o głowę. What are we talking here? Lemia? Pit fiend? Orthon?
getting warmer. Warmer. Hot. Co? Czy ty się boisz tego stworzenia, Rafaelu? Listen here, Pipsqueak. Aww. Do not underestimate this opponent. At best, you will have the blink of an eye to strike. Strike first, strike true, defy the odds, for they are distinctly in its favor. That much I owe the bastard to concede. Uderzaj celnie, no z moim szczęściem to na pewno. If there is one rule I hold dear, it's that one must always give the devil his due. I nic mi to nie dało. That's curious. Oh, curious. Co mamy w mogile? Zardzewiały miecz krótki. Selunicka szata. Ty ja to wezmę. Pieniądze też wezmę, bo czemu nie? Sztylet. Do obozu. Do obozu. Co to kurczę za selunici tu byli? Zardzewiała tarcza, wiesz co? Dobra, 15 to zawsze jest coś. O, księżycowy kolczyk, to sobie wezmę. Mamy dwa. Olej ostrości, cokolwiek to jest. Super, Ancko, pokaż mi tę skrzynkę. Złoto. Jakiś kieł, jakieś coś, wyśmienicie. Nie mam pojęcia, co to daje, ale jest git. W ogóle to mam takie pytanie. Jej. Teleport. Czyli my w ogóle mogliśmy stąd wyjść od razu do tego teleportu i nie musiałem z Rafaelem rozmawiać? Co ty mówisz w ogóle, ty? Czy mogę się cofnąć z powrotem do... Ty... Co ty mówisz? Ja mogę stąd wyjść? W każdej chwili? Bo tam jeszcze było jedno miejsce, którego żeśmy nie odwiedzili na pierwszej mapie. Ja bym chętnie tam poszedł. Tylko ciekawe, jak to wygląda. O kurczę, ty. No dobrze. To jesteśmy tu. Okolice Szmaragdowego Gaju. Dobra, idźmy do tych okolic Szmaragdowego Gaju. Ja jestem ciekaw, czy ten handlarz jeszcze tu będzie. Jakiś oszczep, to tam mech. Mech. Oho, już się bałem, że mi nie chcą otworzyć. Że już mnie nie lubią, albo coś. Czy ktoś tu jeszcze handluje, przepraszam, najmocniej? Haha, jest Aaron, wyśmienicie. On ode mnie zawsze kupował przedmioty. Także Mahmazo, przyjdź ciebie. Ty. Przejdź do obozu. Dzięki. Gdzie jest ta nasza skrzynia, proszę ja ciebie? Tu jest. Hello. Skrzynia obozowa, podróżna, proszę ja cię. Nie wiem, dlaczego on to otrzymuje, ale to nic. Pokaż mi swój ekwipunek. Teraz tak. Weź tutaj plecak i rzeczy, które idą typowo na handel. Zbroja łuskowa, pochodnia, zbroja płytowa. To też nie są rzeczy, których potrzebujemy. Czekaj. Tak. Cyk, 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 cykoria, kukurydza. To sobie zostawimy.
Pochodnia też na handel. Fiat susowy. Cały czas jestem ciekaw, po co to jest. I co nam to da. Bo do tej pory jakby nie znalazłem dla tego zastosowania. To są te stroje, którymi gdzieś tam wpadły po drodze. Także to sobie zrobimy w ten sposób. Zbroja półpłytowa. I to wszystko, proszę ja ciebie, damy tu. Pokaż mi teraz tak. Pierścień odporności na truciznę. Taki se. Te buty pozwalają noszącej je postaci rzucić pozór śmierci oraz na raz na krótki odpoczynek. Okej. Okay. Ciekawe, ale tak nie za bardzo. Czy coś stąd jeszcze pójdzie? Czekaj, co to jest? Ropuszy czajnik. To chyba nie. Czy coś tu jeszcze jest? Jakiś plecak z rzeczami, które byłyby na handel? Czekaj, to nie, to nie, to nie, to też nie. No to wychodzi na to, że robimy cyk. Robimy cyk. 133. Aha. Czyli, że jest za ciężko, tak? Fajnie. Dajmy to na razie tak. No nie mów, że nie mogę dalej tego przełożyć, ty. Czemu nie mogę tego przełożyć? Przedmiot jest za ciężki. Co ty mówisz w ogóle? No to zróbmy to w ten sposób. Czekaj, przełożymy to tu. No i widzisz. I dało się? Dało się. Opuść obóz pewnie. Weź to. Dobra. Cyk. Przekaż Astarion, za ciężkie, ludu złoty. Dobra, zrobimy to tak. Tak, tak, tak. Cieszę się, że mogłem pomóc. Tak, tak, chcę pohandlować. Tak, tak, dziękuję. Super. Czekaj, posępne serce, Gale. Astarion ma całą masę przedmiotów w ogóle, kompletnie niepotrzebnych. Karlach, o właśnie. Dziękuję. 6800. Czy masz coś w ogóle ciekawego? Jaki my mamy damage w mieczach? 7.19, 7.17. Czy jesteś w stanie mi zapewnić coś, co da jeszcze lepszy damage? Ten młot wygląda czadowo. Tu wszystko słabsze w ogóle. On ma masę przedmiotów, które żeśmy mu wcisnęli w ogóle. Zbroja łuskowa. Zyskaj premię do testów inicjatywy. Utrudnianie w testach skradania się nie. Ale to wygląda spoko. Może ja bym to... Aha, brak biegłości, średni pancerz. No i już lipa, już nie chcę. Cały czas zapominam, że my tylko lekki mamy. Dobra, jest gituwa. A nie, czekaj, 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 wróć, wróć, panie parlamencie, ty. No. Tam się nie przymilaj tak. Jakieś bomby, petardy, coś? Zwój telekinezy.
Chociaż czy ja wiem, czy taka wymiana? Ja mam bardziej w handel szedł. Nie ma żadnej bomby, petardy? Serio? Taka bieda trochę, bym powiedział. W Divinity lepiej był rozwiązany system handlu. I to bez dwóch zdań. May you keep. No, no, no. Pytanie, czy ktoś na dole jeszcze jest? Chociaż mi się nie wydaje, bo tu same diaboły były, z tego co kojarzę. Tu już nikogo nie ma, to nawet nie ma sensu tu wchodzić. Ty, a czy ten goblin tutaj jest cały czas? Ciekawe. Bo tu kiedyś był taki goblin, który nam mógł pokazać drogę, coś tam, prowizoryczne więzienie. No właśnie, nie ma już. Skrzynia z wyposażeniem. Aha. Aha, to też jakieś więzienie jest. Dobra, tu nie ma sensu nigdzie już dalej krążyć, także opuszczamy ten lokal. I ja bym chciał się udać tu, bo tu żeśmy ani razu nie poszli. W tę stronę. Tu wychodzi na to, że wszystko mamy tak na dobrą sprawę niby zwiedzone. W większości przynajmniej. No kurczę, korzystając z tego, że jak już tu jestem, to chciałbym zwiedzić trochę tego świata, nie? A czekaj ty. Bo ona powiedziała, ta dziewczynka, że jeżeli, że ona dotknęła tego posążka i dzięki temu nauczyła się jakichś tam dziwnych rzeczy. Pytanie, czy jeżeli ja podejdę sobie teraz, druidzi nie będą się bezczynnie przyglądać, jak uciekasz z ich posążkiem. Twój następny ruch zdecyduje o twoim losie. Dobra, czyli jednak to nie mogę tego tak zrobić. O Skarlach? Przecież ona jest z nami cały czas. Piąpka. Fajne imiątko. Ale dobrze, tu nas nie było i tutaj pójdziemy. Bo gdzieś tu powinien być smok, z którym kurczę żeśmy nie walczyli. W jakiś dziwny sposób to wyszło. Czekaj ty, bo kogoś tu widzę. Aha. Podejdziemy najpierw górą. Boże, jaka ta gra jest piękna. Okej. Okay. Czyli totalnie przez przypadek zapoczątkowałem jakąś walkę, tak? Dobra, weź to strzel do tego, czy co to tam. Nie ma ułatwienia, co ty gadasz? No nic więcej nie zrobię, niestety. No, żartujesz. Boże, jaki żal. Co? O, ona rzuciła jakimś kamieniem. Dobra. Nie jestem jakiś za... nie jestem jakiś przeszczególnie zachwycony tym. Dzięki.
Ach, Mahmazo, wiesz co, zróbmy tak. Może nie tyle sanktuarium, co... Nie mogę? Ciekawe. Dobra, no to zadawanie ran nie mogę, bo tu na odległość, podział wiodący. Niechaj będzie. Podejdźmy sobie jeszcze tu. Dawaj, dawaj. Co jest? aha, dalej ja, dobra. Koniec tury. Nie wiem, co mi daje ta kusząca pieśń, ale okej. Czy ja mogę tutaj... O, mogę, nawet we dwóch trafię. Siema. No i koniec tury, dobra, podejdźcie tutaj. Łap ogień. Chybienie, orzesz ty szynszyru jeden. No i fajno, siema. Wiesz co, nie no, normalnie, a tak bronią główną. Dzięki. Drugą niestety nie dam rady zaatakować. Szkoda. No i super. Nic szczególnego, coś czuję, ale okej. Nie wiem, skąd to się wzięło, to ta łatajstwo jakieś nalatało tutaj, kurczę. Człowiek chciał spokojnie na przechadzkę przejść, a tu o... Aż walka roku, kurczę. Zaciszna zatoczka. Skoro tu było to gniazdo... Jakieś, kurczę, głupie wrażenie mam, że... Coś tu, właśnie. A tu jakiś chłopek leży. Jungierne sprawdził, czy mogę sobie z nim porozmawiać, na przykład. Czekaj, zapisz grę. Mogę sobie z nim pogadać. Co się stało? Nie mają nic do powiedzenia, fantastycznie. Czy kto by się spodziewał, że tu taka wspinaczka będzie? Jakieś sztylety, jakieś coś. Nic szczególnego. I co? I to jest cała lokacja, tak? Przyszedłem tu po nic. Gdzie smok? Gdzie pościgi? Gdzie wybuchy? Te drzewa wydają się być jakieś takie podejrzane. Dla Boga. Dobra. Tu byliśmy i niczego... Ale tu widzę, że coś jest. To ewidentnie coś tam jest. I teoretycznie jeszcze tu coś jest. A to chyba to jest to, że tu mogę przeskoczyć i tyłem wejść do tego domu, dobra. Gdzie jest smok? Gdzie ja znajdę tego smoka? Bo co, bo gdzieś tu? Tu?
Chyba, że faktycznie, kurczę, tu. A ja nie zwróciłem uwagi, że tam jest jakaś dróżka, którą nie poszedłem. No to jest, kurczę, dobre pytanie, powiem wam szczerze. Dobra, zróbmy tak. Zawiniemy się z... Czekaj. Nie, to nie tu był ten teleskop. Gdzie był ten teleskop? Gdzieś tu kiedyś było jakieś tam miejsce, gdzie był teleskop i ten teleskop ogólnie pokazał nam smoka. Tutaj. I my stąd widzieliśmy jakiegoś smoka, tylko kurczę, gdzie to było? Ciężko powiedzieć. To dunder świśnie, no. Ta mapa jest przepotężna, ale kurczę. Czekaj, czy mogę się teleportować? Mogę się teleportować, ale to i tak mi w tej chwili chyba nie jest za wiele da. Dobra, dawaj spustoszoną wioskę. I ze spustoszonej wioski pójdziemy sobie tu. Czy mogę dać dalej mapę? Nie mogę dać dalej mapy. Ten młyn jest tutaj, czyli my musimy iść tu. Było jakieś miejsce, w którym nas nie było. Tak, tu trzeba przeskoczyć, tu trzeba przejść i tutaj. No tu nas jeszcze nie było, zobacz. W tym rejonie. No to panie, wstyd. To może zamiast tam to pójdziemy tu. Ale jak do tego doszło, żeśmy tutaj nigdzie nie poszli? No popatrz, tu dopiero mapę odkrywamy, to panie. Zapisz grę jeszcze tak na wszelki wszelki. Co ty gadasz? It's magnificent. Przejdziemy tędy. Ellika. What are you doing? Hold up before they see you, Mrak Reshim. Zapisz grę. Czym masz problem? What? Apart from the dragon. Nie licząc smoka. That lot are swarming all over the bridge. I don't know what they want, but it can't be good. I'm going to find another way around. You ought to do the same. Proszę cię. Inne oczy to jest niesamowita sprawa. Kim jesteś? Nobody. Just another harassing fool. A może do mnie dołączysz? Mam po prostu za tobą łaść? Podążam swoją drogą. No to idź, Boże, co mnie to przeszkadza. Drop your weapons! I'll feed your innards to the ants before I do that. To ta. Gidianka, ta? Czy to jakoś tak? No, look up. That was your last chance, Istik. Now burn! Pytanie, czy tego smoka można ubić? No nie jest dobrze. Był most, nie ma mostu. No. You're not here to play with the locals. Of course, Kithrak.
We merely sought to... No excuses. Question, kill, then move on. Find the weapon. Our queen watches us. A to my mamy chyba ten dron. Those whelps are blocking the bridge. Time to put them in their place. W ogóle, ja wiem, że z tego sobie nie zdajecie sprawy, ale motyw jest taki, że w tej grze, w momencie kiedy jesteśmy na wyższym levelu niż przeciwnik, to bohaterowie mówią zupełnie inne kwestie. To jest przepiękne w tym tytule właśnie. O, tu możemy przesłuchać. Dobra, Mahmazo, na pewno ich rozdzielimy. Ja zapiszę grę. Kalach, puścimy tu. Jako pierwsza do bitki pójdzie. Zaraz za nią pójdziesz ty, tylko kurczę, wiesz co? Czekaj, zapisz grę. Cyk, bo... Tu by się długi odpoczynek przydał w tym momencie tak naprawdę. Wybór automatyczny, tak. Wyśmienicie, dziękuję. Wychodzimy stąd w każdym razie. Dobra, wracamy do opcji zapisz grę. Chłopaki są tam na dole. I teraz tak. Ty się skradaj. Podejdź sobie tu. Ty, proszę ciebie, błogosławieństwo rzucisz. Słona przed orężem, odporność, błogosławieństwo jest. Raz, dwa, oraz trzy. Dobra. Gale też się skryje i podejdzie sobie tu. I to ty rzucisz pierwszy skill, który będzie skillem obszarowym, proszę ja ciebie. Ogień w szopie, węgiel w butach. Łap. Kurczę, nic nie zrobili, ty. Dopiero się strzeli, że jest walka. Ty, czekaj, ty. Bo tu tylko jedna idzie do walki. Łapacz pocisków, tak. Za zero, super. Ukrywanie się, sukces, dobra. Czy ja mogę tu zejść? Mogę tu zejść. Mhm. Ty, co ty masz zrobić? Zejść na dół. Dobra, i teraz jeszcze jesteś ty. Ty, proszę ciebie, strzelisz sobie tak między te dwie. Tak, między te dwie najlepiej by było strzelić tylko... O, tak. Dzięki. Koniec tury i następna. Dobra. No to co? Hop, hop. Ogień w szopie. Siach. Dziękujemy pani. Miło było panią poznać w każdym razie. Gdzie jest ten smok? Kurczę, liczyłem, że z tym smokiem jeszcze się będziemy tłuc. No ale dobra, trudno. Koniec tury. Podejdziesz? Zapisz grę na wszelki wypadek. Podejdź i spróbuj jej zadać damage. Krzywdą, czymkolwiek to jest. A, siepacz. Pa! 14, dziękuję. Nie. Dzięki. I za 11, pyk. Koniec tury, no bo co? Tu też koniec tury. Ojoj, o kurcze, ty, powaliła mnie. O kurcze, nie wierzę w to. Gościu, co ty? O kurcze, piekielna reprymenda. Ty. Orzesz, jasny gwint.
Bardzo mało życia jej zostało. Bardzo się to dla mnie nie podoba. Hola, hola. Ochrona Tyra. Ile ty masz życia? Proszę cię. Zapisz grę. Łap. Po co ci to było? I na co było pikać? Dawaj, kurie. Podejdziemy sobie kawałeczek. Teraz tak, ty. Czekaj, to może nie, inaczej. Ty, koniec tury. Astarion. A weź. Strzel tak po prostu, co? Może być i ogniem. Zepsułem drabajnę. Niech to. O kurczę, ty, ja zapomniałem, że ona tu jest jeszcze. Dobra, atak drugą ręką, elo. Przewróciła się. Nice. Leczenie pewnie. Pyk. Uleczona delikatnie, ale zawsze. Dobranoc wszystkim. Do obozu. Do obozu. To weźmiemy. Dziękuję. Coś tutaj? Nic. Dziękuję. Zejdźmy proszę ciebie. Czekaj, jeszcze sprawdźmy tę skrzynię tu. Gdyż jestem ciekaw, co to? To na pewno weźmiemy to. A czekaj, 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 ty tu petarda jest chyba, nie? No pewnie. Dobra, tłuszczyk też weźmiemy. Because why not? Z tym dało się jeszcze pogadać, z tego co kojarzę. Dam radę tu wskoczyć. Nie bardzo. Trudno. Zbierzemy co mamy. Weź do góry. No połącz to tego. Najgorzej. Ej, Lazel! Ty, a Lazel to nie była ta, co się miała do nas dołączyć, ale się finalnie nie dołączyła, bo jej żeśmy nie odbili? Ale bez sensu. No kurczę, raczej. O rany, Julek. Ozdobna tabliczka, to sobie weźmiemy. Ej, już kiedyś mieliśmy coś takiego. Ach, wiedza tajemna, proszę ja ciebie, skup się na przedmiocie. I? Strumień magicznej energii zalewa cię fala uśnienia. Revealing a Githyanki refuge inside a temple within the mountain pass. The slate also reveals the Githyanki's purpose. They are combing the Sword Coast in search of a polished relic of great importance to their queen. No dobrze, czyli już coś wiemy. Miecz dwuręczny Githyanki do tego, do Karla, to na pewno. To do obozu, to sobie wezmę, dzięki. Długi miecz Githyanki do obozu. Kurczę, tam to też mogłem przerzucić. Zapisz grę i proszę ja ciebie, Mahmazo. Trup patrzy na ciebie pustym wzrokiem. Co tu robiłeś? Szukaliśmy drogi do wrót Baldura. Znaleźliście drogę? Droga wysoko w górach.
Przejść drewniany most. Okay. Czy byłeś sam na zwiadach? Nie, z Zoru zbiegł do Gaju. O! Czym się zajmowałeś? Młynarzem byłem. Okej, jak umarłeś? Potworni wojownicy, ostre klingi, czarne plamy. Okej, zapisz grę. I teraz żeście się połączyli. Dobra, posępne serce, proszę ja ciebie. Szczerze mówiąc, żadne z nas nie może. To coś w pewien sposób nas chroni. Nie chcę nawet myśleć, co by się stało, gdybyśmy go stracili. W tym artefakcie musi się kryć coś jeszcze. Wysłano cię, żebyś go zdobyła. Musisz wiedzieć, czemu jest tak ważny. Lepiej nie próbujmy. Już i tak mamy wystarczająco dużo... Nie. Wiem tylko tyle, ile wiem. Kazano mi go odzyskać i to zamierzam zrobić. Reszta jest nie mniej istotna. Fine. What's on your mind? Considering all we've been through, I think I was very łączy nas chyba coś szczególnego. Tak, tak. But go ahead. Nigdy nie miałaś z nikim takiej relacji, co? Wiesz, nigdy nie miałaś z nikim takiej relacji jak ze mną, co? No i od tej pory powinniśmy podróżować osobno i już. Do obozu, dzięki. Do obozu i kurczę. O, tu jest jeszcze droga. Zapisz grę. Krótki odpoczynek, dzięki. O, to jest ta górska przełęcz. Co jest grane? A dlaczego? Aha. Dobra, bo muszę kliknąć na to przejście. Dobra. Tak. No hello. No i widzisz, i tu już mamy miejsce, w którym nas jeszcze, kurczę, nie było. W każdym razie, moi drodzy, myślę, że tym akcentem moglibyśmy sobie zakończyć ten odcinek. Także ja mam nadzieję, że wam się podobało. Grał z wami Avres. Życzę wam przyjemnego dnia. Trzymajcie się i do usłyszenia jutro o tej samej porze. Hej.